Siema, siema, ja jestem Klina, a w dzisiejszym odcinku wam zaprezentuję, jak grać w kasyno w Polsce na PS4 oraz na komputerze. Ale na komputerze wam nie pokażę tej opcji, pokażę tylko na PS4, gdyż ja jestem graczem PS4 i są tylko opcje, żeby grać na PS4. Więc co trzeba zrobić? Po pierwsze wchodzicie na Social Club, ale zanim wam to pokażę i przejdziemy do tego, od razu mówię, że na 100%, to na 99,9%. Pół piątej procenta dostaniecie bana. Tylko jeszcze Rockstar wam, no powiem tak, no bana dostaniecie, ale Rockstar jeszcze sam nie wiecie za to banować itp, ale spokojnie, już dużo osób próbowało, dużo osób dostało bana. A co trzeba zrobić? I tylko pamiętajcie, zanim wam to powiem, to pamiętajcie, robicie to na własne ryzyko, nie próbujcie tego, ja wam to odradzam, ale jak ktoś chce zagrać, ktoś se stworzy, nie wiem, konto itp, możecie stworzyć jakieś fake konto na PlayStation, na Playaku i możecie tam, nie wiem, zacząć od nowa, tam zrobić jedną misję, żeby dostać tam 100 tysięcy, jak z kolega, poproście kolegę, żeby tam zrobił napad flaka i dostaniecie 100 tysięcy i na żetony będziecie mieli na jakieś pogranie, co nie? Dobra, a więc co trzeba zrobić? Wchodzicie na Social Club, wpisujecie tam się, logujecie i zmieniacie sobie IP na niemieckie. Zmieniacie sobie IP pochodzenie itp. Na niemieckie. Będziecie mogli sobie grać już normalnie na legalu w kasynie. Ale od razu mówię, za to jest ban ekipa, więc nie próbujcie. Powiem tak, ja próbowałem, ale na szczęście nie na swoim koncie, na koncie kolegi. No i jeszcze nie dostałem bana, ale po prostu czekamy, po prostu wystarczy zmienić IP, język, wszystko dosłownie, wszystko zmienić na niemieckie, co tylko się da. Ale pamiętajcie, że za to jest ban. I dzięki za uwagę, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Komu się spodobał odcinek, zostaw łapę w górę, 10 łap w górę, a już jutro się pojawi kolejny odcinek z Penthouse'a. Żartuję. Pa.